Wybierzmy kolejny cel. Ustalam kurs na... Czekaj, lecimy na Datomirę? Dziwne, że Kordowa tam poleciał. Musiał mieć dobry powód. Na miejscu nawet nie wychodzę z modliszki. Czerwone słońce pewnie szkodzi skórze. Tu niegdyś był dom potężnej grupy władającej mocą, znanej jako Siostry Nocy. Władały mocą? Co, jak Jedi? Nie. Wiedźmy służyły tylko sobie. Ich moce opierały się na oszustwie. Iluzji. I manipulacji. Jak ktoś, kogo znałem. Podczas wojen klonów Siostry Nocy dobiły targu z Lordem Sithów, który je zdradził. W końcu niemal wszystkie zostały zgładzone. Datomira to groźne miejsce. Bądźmy ostrożni. Tyle to akurat wiem. Zbliżamy się do naszego koszmarnego celu. No to siadaj, młody. Bądź ostrożny. To śmiertelnie niebezpieczne miejsce. Poczekaj chwilę. Dobrze, że tam nie staliśmy. Co to jest? Raczej nie będzie przyjazny. Sprawdzę to.
Sprawdzę to. Ani drgną. Nie chcą się ruszyć. Co tam jest? Co tam jest?
Ciono slalem deni te lori oli jej. Siostra nocy, praktykująca rzemiosło. Czyli Zefo tu byli. Dziwne. To miejsce jest opuszczone, ale... Wynoś się, Jedi. Jesteś siostrą nocy. Słyszałem, że zginęłyście. Nie wszystkie. Nie masz wstępu na Datomirę. Odejdź stąd. Przykro mi, nie mogę, ale może sobie pomożemy. Szukam... Chwila! Nie jestem wrogiem! Twe czyny temu przeczą! Zaraz! Nie jestem tu, żeby... Wasze! Trzęsie się ze... strachu! Wszyscy Jedi są tacy słabi! Zapłacisz za grzechy, Jedi! Rzuć mi z tym, Bidwan.
Więcej braci nocy. Prześpilić go! Nie! To twój koniec! Pieczętowałeś swój los. Nie bierz! Dobra, zerknę. Żaden obcy nas nie pokona! Nie otwierają się. Zatrzymałeś mnie? I jak, Jedi? Wracaj tu! Co to? Z tym szybko! Już zdrowy! Ugniesz się przed naszą potęgą! Twoja śmierć jest pewna! No dobrze. Znalazłeś coś, BD-1?
tam jest? Gdzie twoje umiejętności? Walcz ze mną, tchórzu! Nie powstrzymasz nas! Proszę, pomóżcie mi! Zacierajcie na niego! Możemy wygrać, bracie! Musimy to zakończyć! Kolejny tułacz. Widzę, że spotkałeś miejscową siostrę nocy, ale udało ci się przeżyć. O, miecz świetlny. Nie, chowaj go. To wyjaśnia, jak przeżyłeś. Kim jesteś? Nie ma się czego bać, nie. Tylko podróżnikiem. Badam naturę wymarłych kultur i martwych filozofów. Badasz siostry nocy? Badam wiele rzeczy. Ale tak, ta siostra nocy. Była ledwie dzieckiem, gdy przyszła tu wojna. Patrzyła, jak ginie cała jej rodzina. Co wiesz o tamtych ruinach? Są niezwykle stare. Siostra nocy i jej wojownicy ulegli czającej się tam potędze. Unikaj ruin, bo spotkacie ten sam los. Skąd tyle wiesz o siostrze nocy? Dzięki obserwacji. Widziałem wiele rzeczy, odkąd tu przybyłem. Co to znaczy? A czy to musi coś znaczyć? Zbyt wiele wielkich umysłów pobłądziło w poszukiwaniu porządku. Muszę już iść. Od dawna tu mieszkasz? Wystarczająco długo. Ta planeta zaoferowała mi azyl, gdy go potrzebowałem. Schronienie, gdy byłem słaby. Oświecenie, gdy zbłądziłem w mroku. Tak. Zapamiętaj moje ostrzeżenie. W ruinach czają się tylko śmierć i szaleństwo. Nie podskoczę tak wysoko. Tak. Daleko. Tak.
Ktoś został tutaj do czegoś zwabiony. Do energii z ruin? Zrozumiałem. Możemy wygrać, bracia. Bracia, pomóżcie mi. Spadnę cię. Myślisz, że mi dorzucasz? Nareszcie. Dobrze, że wracasz w jednym kawałku. Chwilami było nerwowo. Powiedz mi, że nic za tobą nie przylazło. Poczekaj. Jakieś życzenia? No pewnie, jasne. Mam ochotę na powolną i bolesną śmierć. Myślisz, że dałoby się coś takiego załatwić? Daj mi chwilę. Robi się tu domowa atmosfera. Spotkałem siostrę nocy. Jak? Jesteś cały? Tak, chociaż nie byłem mile widziany. I nie była sama. Bracia nocy? Chyba tak. O nie, to jest ich więcej? Nie wiem za dużo, ale Kordowa mówił, że bracia nocy służą wiedźmom z Datomiry. Masz szczęście, że żyjesz, Kal. Powiedz, że stąd lecimy. To możliwe. Jeśli nie jesteś gotowy, możemy tu wrócić, Kal.
Wszystko będzie dobrze. Ochronimy się nawzajem. Młody, nie wiem, czy mówisz poważnie, ale jeżeli mnie nie ochronisz, będę ci się śnił po nocach. Zobaczysz. Wybierzmy kolejny cel. Więc, gdy odbudujecie zakon, pozostali Jedi wyjdą z ukrycia? Skąd pomysł, że jeszcze jacyś się ukrywają? Tak tylko pytam. Chodzi ci o jakiegoś konkretnego Jedi? Dorastając, słyszałem opowieści o zielonym, spiczastouchym, legendarnym mistrzu Jedi i... Masz na myśli mistrza Jodę? Tak, jest prawdziwą legendą. Chwila, co? Kto? Nie, mówię o mistrzyni Yaddle. Członkini Najwyższej Rady Jedi? Tak, wszyscy o czymś marzą. Ja marzę o tym. Żaden problem. Chodź tu, młody, za chwilę lądujemy. Burza. To niezbyt dobry moment na lądowanie. Tak, to dziwne. Wiatr zakłóca naszą komunikację. Hej, Cordova wspominał o spokoju wokół cyklonu. Widzę osadę w samym środku. To musimy tam lecieć. Przyjąłem. Małe turbulencje cię nie zabiją, młody. Chyba, że wiatr się nasili. Przekaż temu blaszakowi, że nikt go nie prosił o opinię. Jestem pewna, że masz wszystko pod kontrolą. No pewnie, że mam. Tylko troszeczkę rzuca. Dobra, trzymać się, trzymać! Idealne lądowanie. Gryzie rządzie, kotko. A, tylko że cały czas mamy zakłócenia łączności. Potrzebuję chwili, żeby to naprawić. A ja poszukam śladów Cordovy. Dobrze. Odezwę się, gdy rozwiążę problem. Cal, tutaj. Dobrze ci poszło na Bogano. Im więcej informacji o Cordovie i Zepho, tym łatwiej powstrzymamy Imperium. Słyszałem o starożytnych kulturach, ale niewiele. Wiem tylko, że Cordova miał obsesję na punkcie Zepho. Wierzył, że ich nauki są bardzo ważne. Mnie też fascynowały tajemnice naszej niezwykłej galaktyki. Już lepiej ruszaj. To ciekawe miejsce. Powodzenia.